Ślęza jest budowana z głową krok po kroku. To zdanie wszystkich mających wiedzę dotyczącą funkcjonowania klubów sportowych. Start w Eurocupie będzie kolejnym krokiem w rozwoju wrocławskiego teamu. Absolutnie nie chcemy się rzucać z motyką na słońce na Euroligę. Czas jeszcze przyjdzie, podkreśla prezes Ślęzy. Wybraliśmy takie rozgrywki, jakie wybraliśmy. Są to europejskie rozgrywki, więc to jest już i tak krok dalej niż byliśmy do tej pory. Musimy spróbować tak naprawdę, z czym się to jest, z czym je się te właśnie europejskie rozgrywki. Eurocup, są to tańsze rozgrywki i tutaj nie ma się co oszukiwać. Na Euroligę nas nie stać. Na Eurocup mam nadzieję, że łatwiej będzie nam też pozyskać sponsorów, bo tak jak powiedziałam, są potrzebne trochę mniejsze pieniądze, a reklama jest dalej w tych samych krajach, także wartość jak najbardziej równa. Muszą przełknąć pewnie niemałą gorzką pigułkę rozczarowania, ale patrząc na budowę składu, już powinni być zadowoleni. Powoli wyłania się obraz drużyny na sezon 2017-18. To, co się dzieje w Ślęzie, to przede wszystkim praca nad pozyskiwaniem sponsorów, bo wydaje mi się, że trzeba to podkreślić, że żadna zawodniczka nie przychodzi grać do klubu barterowo i to jest nasze nadrzędne zadanie. Najpierw pieniądze, a później budowa składu. Także my cały czas nad tym pracujemy, a to, że podpisujemy jakieś kontrakty, no to jest jakby rzecz naturalna, ponieważ żaden sponsor do końca nie interesuje się tym, co było, tylko tym, co będzie i co możemy mu zaoferować. Dlatego pewne kroki już poczyniliśmy. Zostaje oczywiście Szarnizol, Zuza Sklepowicz i Agnieszka Kaczmarczyk. Zostaje Courtney Treffers. W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy kolejny transfer. Jest to nowa zawodniczka, nie grająca jeszcze do tej pory na polskich parkietach, Sonia Ursukim. Jest to zawodniczka rumuńska z koreańskimi korzeniami, która grała w czeskim zespole, który był u nas na turnieju na memoriale Teresy Kępki-Swędrowskiej. Zaprezentowała się już wtedy bardzo dobrze i wpadła w pewien sposób sportowo w oko naszemu trenerowi. Architektem nowego zespołu będzie oczywiście Arkadiusz Rusin. Trener świetnie wykonał we Wrocławiu zadanie na poprzedni sezon, nawet z nadwyżką. Teraz stara się zmontować nieco lepszy zespół. Nasz sztab pracuje jak gdyby nieustannie nad kształtem tego zespołu. Rozmawiamy z zawodniczkami, podpisujemy kontrakty, negocjujemy je, ponieważ no wiadomo, jest to ciężka praca, a jak już poznaliśmy naszego trenera, to nie jest zbiór nazwisk, które jak gdyby nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Trener naprawdę szczegółowo ogląda każdą zawodniczkę, przygląda się temu, jak ona się sportowo prezentuje, jak ona się wkomponowywała w dotychczasowe zespoły, ponieważ kluczem jest, tak jak to nasi kibice powtarzają, ten team spirit, który no, trenerowi udało się w zeszłym sezonie zbudować, no i mam nadzieję, że w tym roku również. Domem Ślęzy dalej będzie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Drużyna w tym miejscu, jak i jej fani, czują się doskonale. Zostajemy na AWF-ie, razem we współpracy z miastem Wrocław, a także AWF-em, ulepszamy trybuny w tej naszej hali, także mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Tutaj trenujemy, tu się dobrze czujemy, tutaj kibice się do nas przyzwyczaili, tu kibice też potrafią już stworzyć naprawdę niezłe takie piekiełko. Także zostajemy na AWF-ie i mam nadzieję, że będziemy się tutaj godnie prezentować. Jednym z etapów przygotowań do nowego sezonu będzie dla Ślęzy udział w memoriale Teresy Kępki-Swędrowskiej we Wrocławiu. Rywalizacja w tym roku zostanie rozegrana w kompleksie Stadionu Olimpijskiego, a także na boiskach Oławka na Niskich Łąkach. Wieczorem w czwartek, 6 lipca przyjadą drużyny i się zameldują. Od piątku, 7 lipca od godziny 9 rozgrywane będą już mecze turnieju głównego. Na 20 w sercu Wrocławia na Placu Solnym zaplanowano oficjalną ceremonię powitalną. I tak do niedzieli wielkie granie. Pomiędzy nim inne atrakcje. W sobotę o 13 na Olimpijskim rozpocznie się bitwa bramkarska. W niedzielę do 19 starcia pucharowej wielki finał plus konkursy i atrakcje w strefie zabawy. To już będzie piąta edycja turnieju Wrocław Trophy organizowanego przez fundację Eurosport Ringu. To trzeci największy tego typu turniej w Europie. Po raz pierwszy w historii zagrają w nim piłkarze spoza Europy, a dokładnie ze Stanów Zjednoczonych. Zmagania będą również rekordowe pod względem liczby krajów biorących udział w zawodach. Będzie ich aż 20. W sumie w turnieju weźmie udział ponad 3000 zawodników ze 178 drużyn, m.in. ekipy z Niemiec, Francji, Anglii, Holandii, Rosji, Ukrainy, Czech, Kosowa, Chorwacji, Szkocji, Szwecji czy oczywiście z Polski. Młodzi sportowcy rywalizować będą ze sobą w aż 9 kategoriach wiekowych. Najmłodsi będą mieć 8 lat, a najstarsi 19. Zawody mają charakter oficjalnych rozgrywek prowadzonych zgodnie z wytycznymi FIFA. Ambasadorem tegorocznej edycji turnieju będzie Tadeusz Pawłowski, legenda wrocławskiej piłki. Zawody z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. Na przestrzeni lat wzięło w nich udział ponad 600 drużyn z 22 krajów.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, trenerzy i działacze sportowi. Dokument ma powstawać kolegialnie i określi precyzyjnie priorytety i cele sportowe do 2030 roku. Chodzi także o pieniądze, bo w strategii zostanie zapisane również, które ośrodki wymagają nowych inwestycji, którym klubom warto zwiększyć budżety. Wicemarszałek regionu Iwona Krawczyk tłumaczy, że dokument ma określić także, na które dyscypliny Dolny Śląsk stawia. Sporty drużynowe, indywidualne, zimowe czy letnie. Teraz pierwsza trójka popularności to piłka nożna, siatkówka i lekkoatletyka. Składową strategii na pewno będą zaprojektowane już inwestycje. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, modernizacja tras narciarskich w Karkonoszach w okolicy Wielkiej Kopy oraz lekkoatletyczna hala sportowa we Wrocławiu. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę dotyczącą przystąpienia do prac nad strategią rozwoju sportu w województwie dolnośląskim. Celem strategii jest szersze spojrzenie na rozwój sportu w regionie na bazie istniejącego potencjału i możliwości wsparcia. W strategii zostaną określone najważniejsze potrzeby i cele do osiągnięcia w kolejnych latach oraz działania, jakie powinny zostać podjęte przez samorząd. Jej elementem będzie lista strategicznych inwestycji sportowych w zakresie infrastruktury i programów. Strategia ma być spójnym obrazem rozwoju sportu w naszym regionie. W niedzielę znów Wrocław stanie się stolicą polskiej koszykówki. Przed nami 21. wrocławski turniej koszykówki ulicznej Street Basket, który organizuje Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu. W tym roku uczestnicy spotkają się znowu na boiskach zewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, znajdujących się za budynkiem P5. Mało kto wie, ale od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku koszykówka uliczna 3x3 stanie się pełnoprawnym uczestnikiem tych najważniejszych zawodów dla sportowców. Przedsmak w niedzielę od rana we Wrocławiu. Turniej odbędzie się w 8 kategoriach, od najmłodszych po Open. W sobotę już po raz 8 odbędzie się Tumski Cup, czyli efektowne pojedynki łodzi, które przypominają prawdziwe baśniowe smoki. Zawody odbędą się pierwszy raz w wyjątkowym, nowym miejscu przy bulwarze Ksawerego Donikowskiego, który odtąd już co roku będzie gościć smokarzy. Impreza od 10 do 16. Wyścigom jak zwykle towarzyszyć będzie piknik rodzinny i atrakcje zlokalizowane wzdłuż bulwaru. Czeka nas muzyka na żywo, pokazy i warsztaty sztuk walki, prezentacje dyscyplin sportowych The World Games 2017, które już w lipcu odbędą się we Wrocławiu. Nie zabraknie również pysznego jedzenia serwowanego z food trucków oraz przez mistrzów grilla. Główną ideą wyścigu Tumski Cup jest promowanie Odry jako miejsca rekreacji i wypoczynku dostępnego dla wszystkich, a także integracja środowiska wrocławskiego biznesu. Niedziela będzie należeć nie tylko do koszykówki, ale też do siatkówki. Na kąpielisku Glinianki rozegrany zostanie trzeci turniej plażówki pod hasłem Beach Spartan Cup. W pierwszych dwóch turniejach frekwencja była, można powiedzieć, przyzwoita. Teraz organizatorzy liczą na dużo więcej drużyn. Swoje ma zrobić upalna aura, która jeszcze bardziej zachęci do rywalizacji na piasku. Łącznie w tym sezonie przygotowano 5 eliminacji Beach Spartan Cup. Przed nami ta trzecia. Start już o 10:00. Zespoły będą rywalizować w kategorii męskiej i żeńskiej, by awansować do wielkiego finału, który zaplanowano na początek sierpnia.